W takim razie witam serdecznie wszystkich, którzy mnie oglądają na kolejnej relacji na żywo. Dzisiejszym tematem jest rwa kulszowa. Czyli co to takiego jest rwa kulszowa, jak sobie z tą rwą kulszową radzić. Zacznę może na początek od samej definicji. Rwa kulszowa to jest nic innego jak ucisk przepukliny kręgosłupa na nerw kulszowy. I teraz spróbujemy się troszeczkę wgłębić w temat, bo jak zrozumiemy dobrze, czym jest rwa kulszowa, to potem jej leczenie będzie bardzo proste. Obok mnie tutaj stoi taki kolega, mniej więcej mojego wzrostu, troszeczkę wyższy. Został ogołocony z mięśni. Został sam szkielet, tutaj mamy kręgosłup i teraz, jeżeli się przyjrzymy z tej strony tutaj, to na tym kręgu widać taką czerwoną plamkę, takie wybrzuszenie i to wybrzuszenie to jest taka przepuklina kręgosłupu. Ja może na samym kręgosłupie zbliżę się troszeczkę do tutaj kamery i pokażę to wybrzuszenie. W ten sposób wygląda to tak. Natomiast jak popatrzymy tak od strony takiej czołowej, to mamy tutaj krążek międzykręgowy i taki bąbel na zewnątrz krążka międzykręgowego. Ten bąbel naciska na nerw, tu jest taki żółty nerw. Tu oczywiście wszystko wokół kręgosłupa jest bardzo ciasne, także to jak się uwypukli, to naciska na nerw. Po nerwie, jak po druciku, sygnał biegnie z tutaj tego obszaru, z tyłu, potem przechodzi przez miednicę, po tylnej części uda i tutaj się rozbija aż do nogi ciągu. Jeżeli prześledzimy dokładnie atlas anatomiczny, to tam zobaczycie ładnie, jak ten nerw kulszowy się rozchodzi. I to tak tyle mniej więcej z punktu widzenia medycznego, bez zagłębiania się w temat. Teraz powstaje pytanie, w jaki sposób ten bąbel powstaje. I tutaj musimy sobie wyobrazić pewne rzeczy dotyczące budowy krążka międzykręgowego, że krążek międzykręgowy to jest, można powiedzieć, taka otoczka, która w środku jest wypełniona jądrem miażdżycy. To jądro jest takie galaretowate. Teraz, jeżeli wyobrazimy nasz krążek międzykręgowy jako śliwkę, to cały miąższ śliwki to jest właśnie te ściany krążka międzykręgowego, natomiast pęska śliwki jest tym jądrem galaretowatym, jądrem miażdżystym. I teraz jeżeli tę śliwkę tak z jednej strony naciśniemy za mocno, no to ona gdzieś tam wystrzeliwuje, ta pęska na ścianę uderza i mamy, jak to się mówi, usunięto pęskę ze śliwki. W przypadku człowieka dzieje się to troszeczkę inaczej i to wysuwanie się jądra miażdżystego z krążka międzykręgowego jest bardziej podobne do działania pasy do zębów. Czyli mamy pasę do zębów i chcemy tą pasę do zębów wycisnąć, żeby na szczoteczkę do zębów ją nabrać. Ona na początku tamte, coś się wyciska, coś się wyciska, coś się wyciska, w końcu na tą szczoteczkę do zębów opada. I po co o tym mówię? Otóż w zależności od tego, jak mocno ten bąbel stąd wystaje, to takie mamy różnego rodzaju problemy od strony teoretycznej rzecz biorąc, przy założeniu, że innych problemów nie ma. Więc mamy ucisk tego bąbla, tej wypukliny na nerw. I teraz co się dzieje z nerwem? Nerw daje sygnał do dołu, że coś się złego dzieje. Ten sygnał najczęściej biegnie od kręgosłupa do pośladka, tu,
to jest taka początkowa faza rwy kulszowej. Głębsza faza rwy kulszowej to jest mniej więcej dotąd. Kolejna głębsza jeszcze faza rwy kulszowej to jest mniej więcej do kolana. I najbardziej głęboka faza rwy kulszowej to jest tutaj do stopy. I teraz problem z rwą kulszową jest tego typu, że ucisk na nerw zaburza pracę nerwu, ale czy powoduje ból? Moim zdaniem niekoniecznie. Ogólnie przyjęte jest, że ten ucisk na nerw powoduje zaburzenia pracy nerwu oraz ból. Jeżeli chodzi o zaburzenie pracy nerwu, to mamy czucie drętwienia w palcach. Natomiast jeżeli chodzi o ból, to ja do tego nie mam przekonania i zaraz to Wam wyjaśnię, dlaczego nie mam przekonania. I teraz, w jaki sposób ten bąbel powstaje? Jak wspominałem, śliwkę albo pastę do zębów musiały zadziałać jakieś siły duże mechaniczne, które spowodowały, że ten krążek pękł. Ja może pokażę to na takim prostym przykładzie. Ta kartka w ten sposób to jest nasz krążek międzykręgowy. I teraz ten krążek międzykręgowy wygina się w różne strony. Kartka jest cała. Krążek się wygina. Nic się nie dzieje. Pod warunkiem, że siły, które na tę kartkę działają, są mniejsze od siły wytrzymałości tej kartki na rozerwanie. Jeżeli ta siła będzie w pewnym etapie większa, to się dzieje dokładnie to, kartka się rwie. I tak samo pękają ściany krążka międzykręgowego. Jeżeli to zrobimy w pionie, to będzie to bardziej tak do krążka międzykręgowego pasowało, bo tutaj mamy górny kręg, tu dolny kręg, jak to oderwiemy, to jeszcze będzie inaczej. O, tu będzie tu górny kręg, tu będzie dolny kręg, no i teraz pracujemy, bach! I ściana się gdzieś tam urwała, tak? W drugim miejscu się urwała, w trzecim miejscu się urwała, w czwartym miejscu, gdzieś tam coś tam popękało. W środku z tej strony patrząc, jest jądro miażdżyste i to jądro miażdżyste tymi dziurami się wylewa. Jeżeli ta dziura jest tu, no to ona się wylewa tu. Jeżeli u góry, to u góry. Ale tutaj na rysunku mamy, nie na rysunku, tylko na tym ludziku mamy, że ta dziura jest z boku, więc to jądro miażdżyste wylewa się z boku. Zatem przyczyna wylewania się jądra miażdżystego z boku to jest przyczyna mechaniczna, jakaś potężna siła, która jest większa od siły wytrzymałości krążka międzykręgowego. I teraz, jakie to siły są? Jeżeli myślimy w kategoriach osoby młodej, to są to siły duże. Jeżeli w kategoriach osoby starszej, to są to siły niewielkie. Mam tutaj trzy grupy ciężarków, które są odzwierciedleniem trzech kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria wiekowa, no to są ludzie młodzi, 25-30 lat. To są duże ciężary. Oni tymi ciężarami pracują. Tu jest 16 kg. Jeżeli on weźmie 160, a nie jest do tego przygotowany i sobie zrobi tak, no to się zatrzyma, stanie i potem tak będzie chodził. I idzie do lekarza w ten sposób. To jest osoba 25-30 lat. Osoba 40-50 lat jest najczęściej osobą słabszą od tej osoby młodszej. W związku z tym ona tego ciężaru 16 kg nie dźwignie, ale dźwignie mniejszy ciężar, 4 kg. I z tym ciężarem będzie się posługiwać. No i teraz powiedzmy, że taki 40-latek, 50-latek idzie sobie do supermarketu i kupuje sobie dwie zgrzewki wody. Jedna waży 9 kg, druga waży 9 kg, bierze i koniec. I znowu. Chodzi. Trzecia grupa osób to są już seniorzy. 70-80 lat.
Ci seniorzy to są najsłabszą grupą, statystycznie rzecz biorąc. I ten senior jest tak słaby, że dla niego 1 kg to jest bardzo duży ciężar. I w tym układzie wystarczy, że on przeniesie krzesło z jednego miejsca na miejsce, albo przesunie stół centymetr, bo coś tam nie pasuje. Automatycznie coś się tutaj dzieje, pękają struktury krążka międzykręgowego. Więc cały czas jesteśmy na etapie uszkodzeń mechanicznych. I teraz jak z tymi uszkodzeniami mechanicznymi radzi sobie medycyna? Jedno podejście takie to jest podejście farmakologiczne. I podejście farmakologiczne wychodzi z prostego założenia, że jak jest ból, to na ten ból są leki przeciwbólowe, dodatkowo można dać leki rozluźniające i, jak to się mówi, temat mamy z głowy. Gdyby przyczyną rozerwania kartki były zmiany biomechaniczne w krążku międzykręgowym, podejście jest jak najbardziej super, bomba, ale zmiany w tym krążku międzykręgowym to nie są zmiany biochemiczne, które powstały w wyniku choroby, na przykład RZTS, twardnienia rozsianego czy choroby jakiejś tam nowotworowej, tylko są to zmiany stricte mechaniczne. Zostało coś, za duże obciążenie tam. I w tym układzie krążek został uszkodzony. W związku z powyższym farmakologia, choć jak badania naukowe pokazują, ma swoje osiągnięcia w leczeniu najróżniejszych bólów kręgosłupa i w tej rwie kulszowej, no to tak z punktu widzenia biomechaniki nie do końca się sprawdza. Nie będę tutaj śledził różnych koncepcji terapeutycznych, natomiast posłużę się jedynie koncepcją McKenzie'ego, który wychodził z prostego założenia. On odkrył doświadczalnie, że jeżeli komuś wypadł krążek międzykręgowy tutaj, czyli bąbel tutaj wyskoczył, to w tym kierunku mają iść odchylenia kręgosłupa. Cyk, 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 tak? Tutaj wszystko widzimy, natomiast najczęściej tego nie widzimy, to odchylenia idą do tyłu. Cyk, 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 cyk. W tym układzie ta terapia McKenzie'ego zadziała i ona zadziała bardzo dobrze. Oczywiście był to wielki skrót myślowy, ponieważ terapia McKenzie'ego, kiedyś o tym film nagram, składa się z wielu etapów, z bardzo obszernego wywiadu, różnego rodzaju badań takich funkcjonalnych, ale w takim skrócie to wszystko, żeśmy przeszli i mamy taką terapię, więc działa. Ta metoda McKenzie'ego bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o kręgosłup. W nielicznych przypadkach sobie tylko nie radzi. I teraz na tle tego wszystkiego moja koncepcja biomechaniczna jest bardzo prosta. Ponieważ uszkodzenie tego krążka międzykręgowego to jest biomechanika. Dlaczego? Dlatego, że wytrzymałość tego krążka jest zbyt mała. Co w takim razie robimy? Robimy taką sztukę, że rozluźniamy całe ciało za pomocą odpowiedniego masażu leczniczego, a następnie wzmacniamy wszystkie struktury tkanek miękkich za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Na początku te ćwiczenia są leciutkie, praktycznie niewielkie obciążenia albo bez obciążenia, natomiast w miarę upływu czasu jest to wszystko bardziej intensyfikowane. Na pewnym etapie dochodzimy do takiej sytuacji, że ten krążek międzykręgowy ma już odpowiednio dużą wytrzymałość i możemy dźwigać różnego rodzaju ciężary, które nie powodują uszkodzeń tego krążka międzykręgowego. I teraz jeszcze raz wrócę od strony biomechanicznej do tego, żeby wytłumaczyć, w jaki sposób działają ćwiczenia. Potrzebuję więcej kartek, więc pójdę po większą ilość kartek.
nabawieniu się rwy kulszowej, uszkodzeniu krążka międzykręgowego, nasz krążek międzykręgowy jest bardzo słabiutki, jeśli chodzi o wytrzymałość na przeciążenie. Ćwiczenia służą do tego, żeby ten krążek wzmacniać. Więc ćwiczymy, 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 ćwiczymy. W pewnym czasie wzmocnienie już jest takie. Ćwiczymy, 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 ćwiczymy. Wzmocnienie już jest takie. Ćwiczymy, 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 ćwiczymy. Wzmocnienie już jest takie. Ćwiczymy, 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 ćwiczymy. Wzmocnienie jest takie. I wtedy możemy świat zwojować. Bo rozerwać to jest bardzo, a bardzo trudno. To tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o rwę kulszową. Skupmy się teraz na drętwieniach. Jeżeli chodzi o drętwienia, to ten krążek uciska na nerw. I cała sztuka polega na tym, żeby odbarcić ten nerw, czyli spowodować, żeby ten krążek międzykręgowy się wchłonął. I co ciekawe, za pomocą ćwiczeń jest to możliwe, że ten krążek międzykręgowy się wchłonie. Ja byłem na szkoleniu McKenzie'ego, pokazywano nam bardzo taką dużą przepuklinę na zdjęciach rezonansu magnetycznego jednej pacjentki. To było, działo się w odcinku szyjnym kręgosłupa. Ta pacjentka była leczona metodą McKenzie'ego i po zastosowaniu terapii ten krążek międzykręgowy zniknął, rozpłynął się, nie ma go. Czyli ma czysty kręgosłup. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ta przepuklina wypadnie nam, no to jest tak zwana sekwestracja i wtedy to zostaje tak jakby obcięte, leży gdzieś tam w dole, pytanie co z tym fantem zrobić. No to jest dużo zagadek, natomiast są rozwiązania takie, że ona też się wchłania. Czyli to co tam wypadnie, też się wchłania. Są różnego rodzaju badania, zdjęcia, które pokazują, że rzeczywiście to się nam ładnie wchłonęło w organizm. Oczywiście problem jest, gdzie to kapnie. Kapnie na nerw gdzieś niżej, no to jest po prostu problem. No i powstaje pytanie, co zrobić, jak mamy duży problem. I boli nas, boli, 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 chodzi, chodzimy, drętwieje noga, boli nas wszystko. Na pewnym etapie dochodzimy do pytania o operację. I teraz pytanie, robić operację czy nie robić operacji? Więc zasada ogólna, jeśli chodzi o medycynę, przyjęta jest taka, że aby była potrzebna operacja, to są potrzebne dwa warunki, a dokładnie jeden z tych dwóch warunków. Pokażę, o co chodzi. W takim razie wrócę do tematu wskazań takich bezwzględnych do tego, żeby wykonać operację. Pacjent ledwo co chodzi i on chodzi w taki sposób, nie to, że chodzi skrzywiony i chodzi normalnie, tylko stopa mu ucieka, czyli ta stopa jest nie jego. Tak? On stopy nie czuje. Jeżeli jest taka sytuacja, że pacjent stopy nie czuje, no to jest skazanie, jak to się mówi, do operacji, tu się nie ma na czym zastanawiać, w trybie natychmiastowym idzie na stół operacyjny, o tym decyduje neurochirurg po bardziej szczegółowych badaniach. Ja to tak mówię ogólnie, neurochirurg konkretnie ma pacjenta przed sobą, robi mu badania, widzi, jeżeli trzeba, od razu idzie na stół operacyjny, tu żadnej dyskusji nie ma. Drugi przypadek, kiedy jest potrzebna operacja kręgosłupa, jest wtedy, kiedy ucisk na nerw jest w taki sposób, że zaburza on pracę zwieraczy. Czyli przykład konkretny, pacjent siusia, nawet nie wie o tym, chce mu się siku, już jest mokro pod nim, tak? Tak? Taki jest ucisk na nerw, że te zwieracze nie działają. W tym układzie też nie ma żadnej dyskusji. Neurochirurg bada pacjenta jeszcze dokładniej, bardziej szczegółowo, podejmuje decyzję, że należy ratować system nerwowy,
jest operacja w trybie natychmiastowym i w trybie natychmiastowym pacjent idzie, jak to się mówi, do szpitala i robią mu operację, odwarczenie nerwu. To są dwa przypadki, kiedy jest to bezdyskusyjne. Teraz trzeci przypadek to jest wtedy, różnie to jest interpretowane, natomiast z grubsza rzecz biorąc czas leczenia pacjenta, no przyjęty jest, że jest ograniczony. I tak ogólne ograniczenie, które ja znam, to jest do pół roku, tak? Czyli pacjent chodzi do neurochirurga, czy do tego, do ortopedy, do neurologa przez pół roku, efekt leczenia jest żaden, w związku z powyższym no jest jakaś tam opcja, żeby to zoperować. Jak najbardziej w porządku taki temat, tylko założenie jest takie, że pacjent chodzi tak, tak? Bo jeżeli pacjent zaczynał tak, a po pół roku chodzi tak, no to już jest poprawa, to jest duża wątpliwość, czy jest konieczność operacji. Natomiast pozostałe jakieś tam przypadki operacji takie, że pacjenta boli i jak to się mówi, coś tam go, jeszcze jakieś tam drętwienia ma, ale to, takie na niższym poziomie, to nie są tematy operacyjne. W metodzie McKenzie'ego te takie bardzo trudne przypadki ładnie się leczy, więc jest to jakaś wskazówka dla osób, które mają dostęp do certyfikowanych terapeutów metody McKenzie'ego. Jeżeli chodzi o mnie, ja miałem bardzo skrajne przypadki. Przychodzili do mnie pacjenci wprost ze skierowaniem na operację kręgosłupa. Wielu tych pacjentów udało się wybronić. Nie twierdzę, że wszystkich, ale tak powiedzmy skuteczność tego, co ja robię, to jest tak na poziomie mniej więcej 70-80%. Czyli to, co ja robię, patrząc z punktu widzenia biomechaniki, jest również bardzo skuteczne. To tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o tą naszą RW pulsową. Mam nadzieję, że wyjaśniłem przyczynę, że wyjaśniłem mechanizm działania i powstawania rwy kulszowej oraz z grubsza wyjaśniłem no, metody leczenia, czego można oczekiwać po danej metodzie leczenia. Każda z metod leczenia, powtórzę może jeszcze raz, ma swoje jakieś tam wady i zalety, w jednych tematach jest lepsza, w drugich tematach jest gorsza, no ale wtedy pacjent konkretnie albo z fizjoterapeutą, albo z leczącym go lekarzem powinien wybrać najlepszą dla niego metodę leczenia rwy kulszowej.